No a we wszystkim, w dzisiejszym odcinku prace gruzujące. Chcę zrobić drogę tutaj do tego naszego garażu. Jest ze mną Artur, młodszy syn. No dobra, co ja dzisiaj robię? Moi drodzy, robię takie drogę, żeby dojechać ciągnikiem, bo taki był nasz cel, żeby po prostu tutaj utwardzić tutaj ten odcinek drogi. Jak tutaj widać, stoi ciągnik z szuflą. Nie wiem, czy wiecie, już odjechały Avanty, czyli te awiatory. Nie, Avanty. Patrz, kurde, coś mi z nosa cieknie, ale nic. Chcemy jakieś posadzkę zalać. Także wycięliśmy tutaj otwór na drzwi. Część osób tutaj już ogląda. Tak systematycznie. Tutaj planujemy zrobić drzwi na wysokość 3 metrów. O, 2,95 tak wyliczyłem tutaj. Bo tak widzicie, jak ten ołówek tam jest. Tutaj sobie zaznaczyłem mniej więcej, gdzie będzie ten próg. Także to jest do, ten dach jest do rozbiórki, do podwyższenia, ale to pewno będziemy robić na wiosnę, bo jak już widzicie, idzie zima, nie ma co ukrywać, pewne rzeczy nie da się zrobić w zimie. Tak planuję zrobić w tym roku, chociaż te drzwi zrobić do zamknięcia. No i posadzkę, taka posadzkę, może nie posadzkę taka już końcową, tylko taka przylewkę chcę zrobić. Także jak tutaj widzicie, ja teraz może wstanę do wywiezienia. Myślałem, że tu będę trochę koparko robił, ale tu nie ma sensu z koparką robić. Wystarczy, że przyjedziemy tutaj, nałożymy tutaj na szuflę, oczyścimy tu. Zobaczcie, co odkryłem, jak jakiś, nie wiem, archeolog. Jest jakaś posadzka, czyli tutaj było, jak tutaj była posadzka, to znaczy, że w tym miejscu były trzymane świnie, bo wiecie, świnie potrafią ryć. Także tutaj kiedyś była obora. Tutaj była obora, także widać tutaj takie haki, prawda? Wmontowane w oborze. Tu jeden, tam jest drugi. Okulary, żeby było życie piękne, ale wystarczy, że Trump wygra wybory, to jest życie piękne, także już nie używam okularów teraz. Do sedna sprawy. Robię tutaj drogę, czyli muszę to wszystko porozkruszać. Część osób się pytało, dlaczego my tu rzucamy te cegłę. Tak, tutaj żeśmy, jak żeśmy rozbierali tę ścianę, chyba był taki jeden komentarz, że myśmy tę ścianę wewnętrzną tak żeśmy uważali, a tutaj rzucaliśmy. Wewnętrznej ścianie była taka cegła. Ona jest z lat chyba 80., wiecie? 80., 90. A tutaj, co żeśmy tutaj z tego facyjatu odkładali, tutaj, to była cegła z lat chyba 60., wiecie? Jak ktoś widzi jakieś porównanie, ona miała trochę taką faskę tutaj. Na tę cegłę żeśmy tak nie uważali, bo ona była dość stara. Ta cegła, ja nie wiem, 90. lat. Myślę, że jest 90. lat, a ta chyba 60. Także na tę cegłę nie uważaliśmy, rzucaliśmy ją z góry. Tak byle jak, aby tam się rozbiła. Odzyskaliśmy trochę. Nie wiem, czy ona tu pójdzie gdziekolwiek do jakiegoś tam, nie wiem, murowania czy coś, nie wiem. Ale jest w miarę, wiecie. Te cegły są dość twarde. Dzisiaj nie ma pana redaktora, także może się wypowiem troszkę na temat komentarzy, bo on się boi tych komentarzy, bo wiecie, on lubi mieć jak najwięcej widzów. Dużo komentarzy było, że te pustaki, które żeśmy tu rzucali z tej ściany, nie na paletę, macie maszyny, były wtedy Avanty. Zgodzę się, wiecie co moi drodzy, bo wiecie, nikt, ja może tego nie powiedziałem lub pan redaktor tego nie mówił w filmie, że te pustaki odzyskane. I tak patrzę, jak ja tu rzucałem, to jest 1, 2, 3, 4, 5 metrów do środka. Te pustaki posłużą nam do zamurowania tutaj tych drzwi, tych okienek. Także wiecie, jak ja mam składać na palety, moi drodzy, i podwozić, nie wiem, czy Avantem, czy ciągnikiem, no to dla mnie to jest zbyteczne, wiecie, te 5 kroków to tutaj były, złożyliśmy tutaj te ciężkie pustaki, one chyba ważą po 40 kg. Tak myślę. One będą tutaj do zamurowania drzwi, tych okienek, a resztę pójdzie to wszystko do rozbiórki. No i do podwyższenia, to będzie jakieś chyba 3 warstwy pustaka, pójdzie suporex, no i oczywiście będziemy się starać tak, żeby ten dach zrównać z tym dachem. Ten stary dach z tym dachem nowym.
Bardzo cieszy mnie takie komentarze, że ktoś powiedział, a czy napisał, że uczył się na swojej maszynie. Ja też, wiecie, ja nie mam żadnej praktyki tutaj ani z tego równania, ani z kopania, ani nie mówię, że jestem nie wiadomo jakim ekspertem. Uczę się. Można było to inaczej zrobić, bo tak, maszyny dostaliśmy na testy, tak jak tutaj widzieliście. Także wiecie, nie chciałem też, żeby ten osprzęt był tak zniszczony, bo można było tak podnieść tutaj i do szufli tej zamykanej w Avancie wrzucać ten gruz. Wszystko rozumiem, ale ja widziałem, że musimy to oddać i że to nie jest nasze. Że to nie jest nasze i chcieliśmy to uważać, żeby to nie, nie wiem, poobijać farby, bo tak, widzicie jak tutaj moja szufla jest? O, ja zapraszam do mojej szufli. Także o, to jest właśnie moja szufla, to jest moja własność. Ja tu mogę sobie kurwa... Ale jak coś wypożyczam, to muszę oszczędzać, moi drodzy. No co tam będzie? Co tam? Się uspokój, typie. Tak? Tam siedzi, kurna, w typie. Aha, dobra, dobra, dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, dzisiaj co robimy? Robimy tutaj drogę. Chcę to wywieźć. Pomożesz mi? Nie. No serio, musiałeś tak się odwalić? No jakby ja nie chcę nic mówić, dobra, ale... Teraz... No, dobra, jeszcze raz. To jest szufla moja. Ja to sam mogę... Tylko chcę... Obie. Ona jest tu uszkodzona do spawania. Ale to jest moja, wiecie. Ja jak ktoś wypożyczam jakiś sprzęt, czy będziemy jeszcze coś wypożyczać, to musimy trochę uważać, bo to jest sprzęt wypożyczony. Przyjechał do nas, nie wiem, jeszcze ten film. Może już będziecie wtedy oglądać, jak ten film będzie puszczony. Właśnie przyjechała właśnie Loweta. Pomyliśmy sprzęty, oddaliśmy to, nagraliśmy to, ten film. Pewno obejrzycie ten wcześniej film, jak ten teraz oglądacie, no. No tak to jest, no. Powiem tak, to co jest moje, to ja mogę nie oszczędzać. Robię tutaj drogę, jak tutaj widać. Skruszam tutaj sobie młoteczkiem. No, tak, cyk, cyk, żeby to wjechać. Co tam jeszcze, panie Arturze? No, nic. No, pamiętaj, że rodzina na ciebie liczy. Prawdopodobnie będziesz kierowcą ciężarówki. Tak, 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 tak. Ja nie zrobiłem C, a ty będziesz musiał zrobić C i na naczepy, różne te sprawy. No, a czemu ty, bo, czemu ty nie dostałeś, nie wiem, kierowcą ciężarówki? Nie wiem, ja... O, to jest fajne pytanie. Widzicie, syn zadał mi pytanie, dlaczego nie zostałem kierowcą ciężarówki, bo jeżdżenie sprawia mi ból, nie wiem. Ja nie potrafię jeździć długo. Kierowca ciężarówki powinien mieć jakieś predyspozycje. Mi się da spać chce, no. Raczej może kiedyś, jak byłem młody, jak miałem 30 lat, to mi się spać nie chciało, ale później to jakiś taki byłem, kurde, wątły. Nie wiem, nie nadaje się do jazdy. Nie boli naprzeć, jak jadę pół godziny. Nie nadaje się. Nie każdy będzie kierowcą ciężarówki. Ale ty musisz być. Nie ma wyjścia. Słuchaj, nie mówię się, mamy tutaj na początku będzie wywrotka, później będzie jakiś tir naczepą, także będziesz musiał. Ale ty w dobrej szkole jesteś, prawda? Tam, gdzie można zrobić wszystko, tak? Mhm, ale jeszcze no i... będę iść na wózek widłowy, ale to dopiero... Tak, wszystko będziesz musiał zrobić, człowieku, wszystko ty tu, to będziesz musiał pociągnąć tę firmę. Rozumiesz, ty jesteś od roboty, ja jestem od pierdolenia, a Artur jest od załatwiania roboty. Znaczy no, Jarek jest od załatwiania roboty, no. Ale weź załóż sobie na przykład nie wiem, okulary, bo jeżeli ci prysknie w oku. Mnie nic nie prysknie, paczku. Tobie prysknie, wiesz co? A mnie nie prysknie. Ja bym proponował, żebyś ty założył okulary, a ja to będę tłuk. No ale... Co was uczą na praktyce teraz? Jak ważyć koła na przykład. Jak? No ważenie kół. Nie ważenie. Waży się to, wiesz co? Waży się cebulę, waży się kartofle, wyważa się koła. No to wyważa. Wyważa. To jest bardzo ważne, że się wyważa. Także... Młody na razie się uczy wyważania. Także na niego bardzo liczymy. Także tu w naszym gospodarstwie on już niedługo będzie pełnoletni. Zrobi wszystkie kategorie. No nie wszystko. No trzeba nam kierowcy, dobrego kierowcy. Także wiecie, tu niedługo będzie wywrotka. A może i a już myślimy o tirze. No rolnictwo się pomalutku kończy. Także musimy myśleć trochę o tym. Ja, wiecie, dla mnie to już to rolnictwo wystarczy, co jest. Ja jakoś tam do emerytury sobie dorobię, ale ważne jest to, żeby moi synowie coś mogli do czegoś zrobić, żeby nie musieli wyjeżdżać za granicę za pracą, na szparagi. Ja im póki jeszcze mogę, póki jeszcze nogami plączę, sprawię, żeby nie myśleli o wyjeździe za granicę i pracy za granicą. Także
zrobimy jakiś taki nasz rodzinny interes, bo wiecie, ja w wieku 30 lat powiedziałem, że ja na Niemców, czy na Holendrów, czy na Belgów nie będę pracował. 30 lat miałem wtedy. Byłem młody. Byłem prawie jak pan redaktor. I co? Kurwa, spełniło się! No, nie będę jechał, na nikogo nie będę pracował. Chociaż nie krytykuję tych ludzi, którzy pracują za granicą. No pewnie muszą. Ja nie muszę. Chciałbym pomóc swoim synom, żeby nie musieli wyjeżdżać za granicę. Mamy plan. Mamy naprawdę plan. Ja myślę, że to się spełni. Starszy syn, Jarek, pan redaktor, no już jest nakierowany, tylko muszę ciebie nakierować, panie Arturze, drugi mój synu, żebyś troszkę... Ja wiem, że ty takie przeżywasz na razie jakieś takie, nie wiem, młodzieńczą... Patrz, i kotkę mamy. Ale ja będę kończył młodzieńczą jakieś takie, nie wiem, ekstazę czy coś. Bunt? Bunt, o, o, bunt. Jakiegoś tego buntu nie miałem, ja musiałem robić. Ja bym nie chciał, żebyście tak robili jak ja. Ja dożyję do emerytury, także spokojnie. Kitka idź, odejdź, ja tu będę tłuk. Także dzisiejszy plan, wywiezienie tego, wyplantowania. Dzisiaj jest, moi drodzy, co sobota. I co? Kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych? Trump. Trump, mój kandydat, moi drodzy. Mój drodzy, także zaraz będę wybierać mi śmieci. Śmieci dziś się wywiezie. Co tam jest? Powiem tak, to jest stary obornik. No, co tam jest? Jakie tematy jeszcze, panie Arturze, poruszymy dziś? A ja bym powiedział, żeby załóż te okulary. Że co? No załóż te okulary. Po co mi okulary? No... Ja zamykam oczy jak tłuk. Ja tylko dzisiaj chcę wjechać, bo... A, dzisiaj... Czy ja wam mówiłem? Na tej mojej nowej dzierżawie to... przejechałem raniutko talerzówką. I już jest, będzie przygotowane do orania. Wysypie się tylko jeszcze wapno. No tam coś się nagra. No pan redaktor znowu na wakacjach. Ja tam w swoim życiu chyba nigdzie nie byłem na urlopie. Niech tak zostanie. Ja się tutaj cieszę, że coś zrobię, że podgonię robotę. No jest już prawie droga, prawda? Jeszcze tam trochę tu chcę sobie wjadę i dajemy czadu. No i tam po drugiej stronie. No. I taki był mój cel. Także wiesz, Artur, musisz wszystkie kategorie prowadzę zrobić. Nie ma wyjścia. Mogę, Maruszku? Ojej, że już nie spada. Nie ma spadania. Oj, mało, nie.